Każdy związek potrzebuje czasu, by lepiej się poznać. Najtrudniej zrozumieć jest partnera, otworzyć się przed nim i zaakceptować takim, jakim jest. Codzienność, chociaż jest piękna w swoich odcieniach szarości, potrafi ukazać nasze słabe strony. I nie ma w tym niczego złego, pod warunkiem, że mamy świadomość, iż każdy związek przechodzi kryzys. To jest podcast annawojtczak.pl, seria do posłuchania, czyli wpisy blogowe czytane przez autorkę. Wiem, jak trudno jest czasem znaleźć czas na przeczytanie treści, które nas interesują. To z myślą o Tobie przygotowuję podcasty i nagrania audio wpisów blogowych w serii do posłuchania, które możesz posłuchać na spacerze z psem, w czasie ćwiczeń czy jazdy samochodem. Dzięki nim rozwiniesz wiedzę i umiejętności w zakresie budowania pozytywnych relacji z własnym dzieckiem, partnerem czy znajomym. Zapraszam. Kryzys w związku. To, co mnie zawsze zastanawia, to fakt, że przed podpisaniem umowy kredytowej czytamy wszystko, co jest napisane drobnym druczkiem. Natomiast wchodząc w związek, nie tylko małżeński, często nie zgłębiamy tajemnicy funkcjonowania związku. Swoim córkom zawsze powtarzam, by przyjrzały się relacjom, jakie panują między rodzicami ich chłopaka. Bo taki poziom komunikacji, emocjonalność i schemat zachowania przeniesie do wspólnej relacji. To samo można polecić swoim synom. Każdy związek ewoluuje. Ma na to wpływ wiele czynników. Zaczynając od dochodzenia do majątku, poprzez narodziny dzieci, zmiany pracy, dojrzewanie, zmiany fizyczne w ciele, zmiany potrzeb czy zmiany miejsca zamieszkania. Jest tyle przyczyn, ilu ludzi. Dlatego jeśli przyjmujesz, że będzie tak samo przez całe wasze życie, to jesteś w poważnych tarapatach, bo każdy przechodzi kryzys w związku. Pierwszą podstawową zasadą, którą powinniście przyjąć, to otwartość na zmiany i jej akceptacja. Sądzę, że oprócz przysłowiowej śmierci i podatków, częściej przychodzi nam się mierzyć właśnie ze zmianą. I uwierz mi, to dobry znak. Brak zmiany jest sygnałem, że nadchodzi poważny kryzys w związku. Obojętność. Konflikty na tle potrzeby zmiany funkcjonowania waszej relacji jest sygnałem. Zależy mi na nas, dlatego musimy coś z tym zrobić. Gdyby któremuś z was nie zależało, wówczas cisza zabiłaby waszą relację. Związek jest procesem i zmiany są naturalną jego częścią. Dlatego nie wpadaj w panikę, że on czy ona chce zmiany i zapewne już cię nie kocha i myśli o odejściu. Nie, nic takiego. Tak długo, jak zaprasza cię do wspólnej pracy, tak długo będziecie istnieć. Partnerzy najczęściej odchodzą, gdy nie reagujemy na potrzebę zmiany i brakuje im już motywacji do dalszej walki o związek. Lub, i tu jest problem, gdy nie potrafią rozmawiać. Zrozumieli, że nie potrafią już pełnić roli poddanego i wolą uciec, zostać samym, niż nadal tkwić w relacji. Od momentu wejścia w związek rozpoczynamy marsz przez meandry kryzysu. Czasem bardziej, a czasem mniej dostrzegalne. Psychologowie i terapeuci par z racji doświadczenia różnie dzielą fazy kryzysu w związku. Przedstawię wam zasadę 3 razy 7. To 3 kryzysy średnio co 7 lat. Kryzys odrębności. Średnio po fazie zauroczenia, fascynacji seksem, budowania przyjaźni, ciągłego spędzania czasu razem, zaczynamy czuć potrzebę nabrania głębokiego oddechu, spojrzenia na siebie przez pryzmat ja, nie tylko my. Zatracamy odrębność nawet w naszej komunikacji. Często mówimy, przyjedziemy do was,
kupimy, wyjedziemy, zjemy, czy idziemy spać. I nawet nie dostrzegamy, że w tym my brakuje czasem mnie. Są pary, które zakładają, że skoro ja czegoś chcę, to jest to jednoznaczne z my. Stąd ten pierwszy kryzys, by na nowo dostrzec siebie w relacji. I nie ma w tym niczego złego. Dodatkowo taki kryzys pogłębia niska samoocena. Dla uzupełnienia dzisiejszego tematu warto poczytać mój wpis blogowy Poczucie własnej wartości a związek, a dla bardziej zabieganych podcast o tym samym tytule, do którego Ci odsyłam. Link znajdziesz poniżej. Dobrze jest mieć wspólną przestrzeń na robienie coś razem, ale także dobrze jest mieć swoją, odrębną przestrzeń na robienie coś dla siebie. To może być moje hobby, mój sposób na odpoczynek, moja ochota na wieczorną kawę, cokolwiek, z szacunkiem dla siebie i z szacunkiem dla potrzeb partnera, który chce realizować je z naciskiem na swoje ja. Kryzys potwierdzenia swojego wyboru. Że niby tak na wieki wieków, amen? Jest na świecie ponad 7 miliardów ludzi, a my wybraliśmy właśnie tego jedynego, tą jedyną i mamy tak pozostać, dopóki śmierć nas nie rozłączy? Mija kolejnych 7 lat. Jesteśmy już najczęściej dotarci i mamy dzieci. Mamy takie momenty, patrząc na naszego partnera lub partnerkę, że zastanawiamy się, że już tak zostanie. Mamy trochę więcej siwych włosów, zmarszczek na twarzy. Irytujemy się tym, że mnie czasem nie słucha albo po godzinami rozmawia z koleżanką przez telefon. Dostrzegamy, że czasami zachowuje się jak mała dziewczynka lub chłopiec. Czy my dobrze wybraliśmy? Czy jesteśmy w stanie mimo burz nie skrzywdzić siebie nawzajem? Czy nie zabraknie mi sił, by dawać wsparcie i czy ja je otrzymam od partnera? Jeżeli zadajesz sobie takie pytania, to wiedz, że właśnie jesteś w tej fazie kryzysu. Zwróć uwagę na swoje odpowiedzi, bo mogą być kluczowe. Warto je sobie zapisać i w odpowiedniej przestrzeni porozmawiać z partnerem o tym. Może on, ona dorzuci swoje własne i będzie to wieczór odkrywania siebie. Kryzys świadomości własnej przestrzeni. I mija kolejnych 7 lat. To moment, gdy nasze dzieci najczęściej wyfruwają z gniazda. Dom nagle staje się bardziej cichy i dużo większy niż wcześniej. To także moment, gdy czas przestawić dźwignię z bycia rodzicem na pierwszym miejscu, na bycie partnerem dla swojego małżonka. Przyglądacie się sobie na nowo i zastanawiacie się, czy macie jeszcze o czym rozmawiać? Spędzać wspólnie czas na jakiejś pasji, która jest tylko wasza? Stajecie przed lustrem i widzicie, że czas odcisnął piętno na waszym ciele. Jakie myśli krążą w twojej głowie? Czy coś straciłeś, straciłaś, czy wręcz przeciwnie, jesteś w tym miejscu, w którym zawsze chcieliście być? Dom, praca, znajomi są przestrzenią, która cię rozwija i czujesz się w niej dobrze. Czy odczuwasz cierpienie egzystencjonalne? A najważniejsze, co chcesz z tym zrobić? Nie jesteśmy w stanie uciec i kryzys w związku jest po prostu nam pisany. To, co możemy zrobić, to się z nim zmierzyć i mieć świadomość, że jest naturalnym procesem każdej pary. To, przed czym was chcę ostrzec, to zrobienie sobie przerwy od siebie. Krótkiej z założenia, takiej separacji, by sobie przemyśleć cały związek i odpocząć od siebie. Może tak być, że faktycznie wrócicie do siebie stęsknieni i gotowi do wspólnego działania. Ale też może okazać się, że bez siebie dobrze sobie radzicie i święty spokój jest cenniejszy niż wspólne bycie razem.
kryzys w związku, jak sobie z nim poradzić. Polecam być uważnym i otwartym. Mówić na głos o swoich potrzebach, nie w formie pretensji. Powinieneś, musisz. Mów jak do najlepszego przyjaciela, przyjaciółki, w dogodnej do tego przestrzeni. Możesz przygotować sobie prośby i poprosić o to partnera, by także to zrobił. A potem przygotujcie wspólnie dobre jedzenie i przedyskutujcie wasze propozycje. To, co jest także oczyszczające, chociaż nie ukrywam, że trochę boli, to prośba o zapisanie trzech cech, które w tobie nie lubi partner. I to nie jest teren do dyskusji i tłumaczeń. Możesz to przyjąć, a jak masz ochotę, przepracować w sobie albo zostawić takim, jakim jest. Przygotujcie waszą listę pytań. A teraz kilka przykładowych propozycji ode mnie. Pierwsze. Za co najbardziej mnie cenisz? Drugie. Jakie emocje w tobie budzę? Trzecie. Czy realizujesz tylko wspólne cele, czy jest przestrzeń do realizacji twoich własnych? Czwarte. Czy tu, gdzie jesteś ze mną, czyli z tym, z kim chciałabyś być i jest to twoje miejsce? I ostatnie, piąte. Czego dostajesz za mało, a czego za dużo ci daję? To jest tylko propozycja moich pytań. Oczywiście wymyśl te, które są tobie bliskie. Pamiętaj na zakończenie, że wasza rozmowa potrzebuje odpowiedniego czasu, emocji, oprawy i słów życzliwości. Jeżeli zależy ci na konstruktywnej rozmowie, nie decyduj się na nią, gdy jesteś zmęczona, rozdrażniona i nie czujesz życzliwości wobec swojego partnera. Dokładnie to samo dotyczy panów. Kryzys w związku to część składowa naszego życia i nie ma co go demonizować. On po prostu jest, jak pory roku. To, co możemy zrobić, to się na niego przygotować, podobnie jak do zmieniających się warunków pogodowych. I tu na koniec słowa Eckharta Tolle. W każdym kryzysie ukryta jest szansa. Pamiętaj o tym. Warto przeczytać. Moi drodzy, jeżeli zaciekawiło was to, co mówię, to ogromnie polecam do uzupełnienia swojej wiedzy literaturę, z której sama korzystam. Bardzo przydatna do dzisiejszego wpisu jest książka Partnerstwo bliskości. Jak teoria więzi pomoże ci stworzyć szczęśliwy związek. Autorstwa, i tutaj znowuż mam nadzieję, że poprawnie wymówię, Amir Levine i Rachel Heller. Książka ta wyjaśnia, jakie więzi budujemy z partnerem. Czytając ją, rozpoznasz swój typ budowania więzi i zrozumiesz, jakie błędy popełniasz w relacji i co możesz z nimi zrobić, by lepiej odnaleźć się w związku. Zachęcam do jej kupna przez mój link afiliacyjny. Dzięki temu zachęcacie mnie do stałego poszerzania mojej biblioteki o ciekawe księgozbiory, z którymi chętnie się z wami podzielę. Pamiętajcie, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Moi drodzy, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Treść artykułu blogowego znajdziesz na mojej stronie annawojtczak.pl. Link umieszczam w notatkach do tego podcastu. Zapraszam Cię również na mój kanał YouTube oraz do kolejnego podcastu z serii Do Posłuchania. Jeśli chcesz podzielić się przemyśleniami na temat tego podcastu, wykorzystaj do tego specjalny adres e-mail podcast@annawojtczak.pl. Zapraszam, komentuj, obserwuj i subskrybuj, by nie ominęło Cię żadne nagranie. Znaleźć mnie możesz na YouTube, Apple Podcast, Spotify oraz Google Podcast. A jeżeli znajdziesz w sobie przestrzeń, pozostaw ocenę w serwisie Spotify czy Apple. Pozdrawiam serdecznie, Anna Wojtczak.